witamy serdecznie, więc w kolejnym naszym spotkaniu fajnie, że jesteście z nami. Fajnie też, że dajecie znać innym o naszych podajemy takie sygnały, że słucha nas coraz więcej osób i coraz więcej osób jest też zainteresowanych tym, żeby się swoim świadectwem, swoimi doświadczeniami podzielić. Jest w tym sens, bardzo duży sens. Wspieramy się w ten sposób. Nawzajem dajemy też taką motywację tym, którzy jeszcze błądzą, ale także tym, którzy są na tej drodze trzeźwienia, bo może nie jest to prosta droga i to się nie robi z dnia na dzień. Nie zmienia się tego życia z dnia na dzień, że raz jest czarno, a na drugi dzień już świeci piękne słońce. Zresztą widać to w pogodzie w ostatnich tygodniach, jakie my mamy zawirowania. Tak samo jest i w życiu, jak nie i gorzej. Dlatego spotykamy się w każdy poniedziałek, żeby poprzez właśnie zbieranie kolejnych świadectw i kolejną tematykę naszych spotkań pokazywać różnorodność choroby alkoholowej i próbować troszeczkę jakby otworzyć oczy na wiele aspektów związanych właśnie z chorobą alkoholową. A dzisiaj porozmawiamy o wstydzie. Wstyd, kolejne ciekawe zjawisko, nie tylko w chorobie alkoholowej, bo w życiu codziennym także, ale my na chorobie alkoholowej się skupiamy w naszych spotkaniach. No i dziś na wstyd popatrzymy wieloaspektowo, bo wstyd jest bardzo często poruszany wśród osób, które piją, nałogowo piją. Pewnie nieraz słyszałeś czy słyszałaś i pewnie też i nasi goście. Czy ci nie wstyd takiego sformułowania? Co ty ze sobą robisz? Jak ty postępujesz? Jak ty możesz tak niszczyć swoje życie? A potem jest ten kolejny etap, kiedy człowiek trzeźwieje. No i zanim rozpocznie ten proces trzeźwienia, to najpierw musi pokonać ten wstyd właśnie, żeby przyznać się do tego, że jest się alkoholikiem, stanąć w prawdzie, spojrzeć twarzą w lustro, no i przyznać się do bezsilności do alkoholu, że to alkohol kieruje naszym życiem. No i wokół takich wątków dzisiaj chcę porozmawiać z naszymi gośćmi, razem z Grzesiem oczywiście, którego już teraz serdecznie witam. Witamy cię, Grzesiu. Witam wszystkich, witam ciebie, Kinga. Czy tobie wstyd jeszcze towarzyszy? Pytam oczywiście o chorobę alkoholową. Wstyd jest takim uczuciem, które idzie z nami przez całe życie, uważam, i z tym, że kiedy w okresie picia rozpoczyna się, że tak powiem, picie destrukcyjne, on przeszkadza, ale zapijany po prostu no, jest jak gdyby tłumiony i pozwala wtedy sobie człowiek na zrobienie głupstw, które potem objawiają się kacem moralnym, takim tak zwanym moralniakiem, czyli jednak on też funkcjonuje, jak ten wstyd, bo jak zdamy sobie sprawę, co zrobiłem po pijanemu, to nie da się całkowicie nie wstydzić nawet przed samym sobą. Tak? A z chwilą, kiedy przechodzimy na drugą stronę, myślę, że był taki czas, kiedy no, wstydziłem się za wiele rzeczy i do dziś się wstydzę za wiele rzeczy, które zafunkcjonowały kiedyś w moim życiu. No ale to jest już inaczej odbierane, to, że dostałem taką szansę nie pijąc, bo zależy, czy ktoś podejmuje decyzję tylko na niepicie, czy chce się sobie przyglądać i dokonywać jakichś zmian. Jeśli się wchodzi na drogę tych zmian, przemian, to oczywiście wstyd będzie się różnie objawiał, ale praca nad sobą, tak jak to się mówi, czy praca na jakichś programach, powoduje, że sobie z tym można fajnie radzić. No a w sumie jest potrzebny, bo jest bezpiecznikiem do tego, żeby nie popełniać rzeczy, które są nieprzyzwoite, niemoralne, nieetyczne i tak dalej, i tak dalej. A więc jest to pewnego rodzaju taki bezpiecznik do tego życia o jakiejś jakości na pewnym poziomie, tak bym to nazwał. Może tyle na początek. No i tyle teorii, bo tak można by było też podsumować to, co powiedziałeś. Teraz czas na praktykę. Praktykę, czyli życie dzień codzienny, jeśli można w ogóle użyć takiego sformułowania. Czas przywitać naszych dzisiejszych gości. Dziś mamy razem z nami na linii Monikę. Witamy cię, Moniko. Cześć, dzień dobry. I jest z nami też Mirek. Cześć, Mirku. Witam, cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
I to są dwie osoby na dwóch różnych etapach swojego trzeźwienia, zaraz zresztą o tym usłyszycie. Temat wstydu z wami chcemy dzisiaj omówić, to wiecie dobrze, ja już znam częściowo wasze historie. Chciałabym, żeby poznali je wszyscy, którzy nas słuchają i spróbowali się z nimi utożsamić. Jak to jest z tym wstydem, jak to było z tym wstydem u was? Może głos najpierw dajmy Monice. Ja piję 15 lat. 15 lat non-stop, codziennie. To znaczy się, no teraz jest jakiś progres, 2 tygodnie. 2 tygodnie nie piję, jest dzisiaj 2 tygodnie, ale piłam po prostu, no osiągnęłam swoje dno. Moim, no dla kogoś, gdy dla mnie jest stracić pracę, stracić prawo jazdy, dla mnie było zasypianie na ławce gdzieś tam, żeby nie wrócić do domu pijaną. Oczywiście wracałam, był wstyd przed mężem, przed synem. Generalnie przepiłam całe młode życie, no dzieciństwo mojego syna. Dopiero kiedy mój syn osiągnął wiek 16 lat, wyciągnął tak jakby do mnie rękę i powiedział: mama, ale ty chyba masz problem. I na przykład tak jak mój mąż nie widział problemu, w sensie, znaczy się może źle powiedziałam, próbował nie widzieć tego problemu. To mój syn właśnie roztrząsnął. Ja się wstydziłam rozmawiać na ten temat, a mój syn wyciągnął rękę i powiedział: mama, masz problem, spróbuj tego. On więcej czytał ode mnie na ten temat. Mi było wstyd właśnie, że dziecko po prostu potrafi lepiej, mądrzej myśleć niż ja. Mówisz 15 lat, to nie jest tak mało czasu. Generalnie ja jestem z rodziny alkoholików, tak? Moja mama piła, mój tata pił, mój tata się zapił, moja mama w tej chwili nie pije, bo różne choroby typu cukrzyca, zawały, Parkinson na to nie pozwalają, ale właśnie wychodzę z domu, jestem z domu alkoholików, tak? I piłam na przykład tylko wieczorami, przychodząc z pracy, bo pracowałam przecież, przychodząc z pracy, no to już ta godzina 17, no to już jakiś tam drink, jakiś tam kieliszek, jakieś tam winko, piwko. Na początku było to z sąsiadką, później już towarzystwa nie potrzebowałam. A później zrobiło się tak, że na przykład jak miałam dzień wolny, przypuśćmy był piątek, no to w piątek po pracy do niedzieli wieczora i tak po prostu cały weekend od rana do wieczora. Oczywiście w poniedziałek, jak już człowiek wytrzeźwiał, bo jak człowiek pijany to jest bohaterem, niczego się nie wstydzi, nie boi, no ale w poniedziałek trzeba spojrzeć w oczy synowi, mężowi. No i w pracy oczywiście też zaczęli się domyślać, bo nawet po samym wyglądzie, tak, spuchnięta, czerwone oczy, przekrwione, zaczęli też mi zwracać uwagę. No i też ten wstyd, tak, bo patrzą inaczej, też patrzą na mężczyznę, który zapija, a inaczej patrzą na kobietę, że kobieta to już taka degeneratka, naprawdę. Mężczyzna to jeszcze może, oj tam, no coś mu się zdarzyło w pracy, popił z kolegami, ale kobieta, żeby piła. I dopiero tak gdzieś od 2,5 roku zaczęłam czytać na ten temat, właśnie należy do grupy na Facebooku, taką świadomość, że to nie jest do końca, no jest to choroba, tak? Jest to choroba, która gdzieś tam stacza nas na dno, ale mi ten wstyd na przykład bardzo pomaga. No bo nie mówię, że jestem osobą zdrową, bo 2 tygodnie nie picia to niektórzy tam 10-20 lat nie piją i dalej sobie z tym mogą nie poradzić, ale ten wstyd mi pomaga w taki sposób, że potrafię sobie w tej chwili jeszcze odmówić, żeby na drugi dzień znów nie przechodzić tego właśnie przede wszystkim przed synem, który mi najbardziej pomógł w tym wszystkim. Czy on się ciebie wstydził? Zaczął się ciebie wstydzić? Nie. Twojej postawy? Nie, właśnie on nie. On mi pokazał, że on mi pokazał, 16-latek, 17-latek, on mi pokazał, że to nie jest wstyd, że to jest choroba. I on mi powiedział pierwszy, mówi: mamuś, czy ktoś, kto chory jest na raka, się wstydzi? No może wstydzi się, jak wygląda, czy coś takiego, ale samej choroby? On mi uświadomił, on mi tam podsuwał różne tam rzeczy do przeczytania, później sama zaczęłam to czytać. No i tak tą świadomość sobie rozszerzałam. I w końcu doszłam do wniosku, że może warto faktycznie no, troszeczkę popracować nad sobą i wyjść na prostą. Zaczęłam czytać książki, malować obrazy, oglądać filmy, seriale, żeby tylko nie myśleć o tym. A już miałaś takie próby jakieś? Czy te 2 tygodnie to jest taki pierwszy czas? Miałam próby, które trwały 4-5 dni. Najdłuższą moją próbą to była 3 tygodnie, kiedy miałam wszywkę, tak, zaszyłam się, ale po 3 tygodniach, spróbuję, nie, bo ponoć to jest tylko takie placebo.
No i znowu, także w sumie najdłuższe były te 3 tygodnie, a tak w tej chwili to jest takie te 2 tygodnie, no tak to było 4-5 dni. Skąd te powroty? Z różnych powodów. Zły humor, nie poszło coś w pracy, ale wręcz odwrotnie. Na przykład poszło coś super, no to trzeba to uczcić, bo taka euforia, tak, no coś tam wypić dla humoru, tak? Czy coś właśnie źle było, czy tam jakaś, nie mówię kłótnia, ale jakieś tam sprzeczka z koleżanką w pracy, czy sprzeczka z mężem, czy coś, no takie, no różne sytuacje na to tak wpłynęły. Tak zwane pierdoły, przepraszam za sformułowanie, pierdoły. Ale... Tak, tak, pierdoły, bo to są pierdoły. Ja powiem tak, jak gdybym powiedziała, że na przykład miałam, czy mam ciężko w życiu, absolutnie, mąż pracuje, ja pracuję, mamy mieszkanie, mamy super syna, tak, mamy dziecko, które skończyło właśnie szkołę, od razu znalazło pracę, mamy te, znaczy się pieniążki, no mamy, bo niektórzy nie mają, czy jesteśmy zdrowi, w sensie takim, że nie mamy żadnych chorób takich typu rak, czy wiecie o co chodzi, tak? A jednak pierdołami jakimiś się przejmowałam i to chyba była wymówka, żeby po prostu się napić, żeby poczuć sobie taki luzik, tak? Żeby sobie usiąść. Nika, ale czy masz tą świadomość, ktoś, bo mówisz, że czytasz książki, że gdzieś tam sięgasz po wiedzę, że tu przed chwilą powiedziałaś, jakie były powody tego zapijania, że to nie są prawdziwe powody. Prawdziwy powód to jest choroba alkoholowa, która niestety ciągnie, nie? Bo to wymyślanie sobie, że to tam dlatego, że coś się udało, coś się nie udało, że to były tak. Deszcz, świeci słońce, że to wszystko, bo to jest ważne, wiesz, żeby złapać tą świadomość, bo inaczej to będzie dalej, wiesz, zwalanie winy na różne dokładnie. Tak, inne tak, tak. Ja sobie zdaję sprawę, teraz już coraz więcej, bo jeszcze kiedyś to było takie, że to picie to było taka wymówka, nie, brakuje mi słowa, nie wymówka, tylko taki pretekst. O. A w tej chwili już wiem, że nie mogę, że jeżeli sobie pozwolę na ten pretekst, o, bo na przykład kupiłam sobie fajną sukienkę i mogę sobie na przykład, o, tam 2 drinki wypić, nie mogę, bo jeżeli wypiję 2, to poleci po prostu cała flaszka, nie? Picie już nie było, no nie jest kontrolowane, tak? Ja nie wypiję tak, jak ktoś mi mówi, że tam sobie lepkę wina do kolacji. Nie, bo ja już jak powąchałam korek, to już szło dalej, nie? Monika, a powiedz mi, bo wiesz, no tak jak słychać, ja jestem facetem, nie? A ty jesteś kobietą. A no więc tak. Jak to właśnie ten wstyd u kobiet? Bo wiesz, ja już dosyć długo nie piję, ale ja pamiętam, że kiedyś takiego przyzwolenia społecznego nie było na picie kobiet, że kobiety były bardziej szykanowane, jak to kobieta, matka tam i tak dalej, wiesz. I Oczywiście. Dzisiaj to już się zamuliło, to już jest inaczej i kobiety piją wcale nie gorzej jak faceci. To się wyrównało. Ale właśnie z tym wstydem, jak to jest, no czy jako kobieta po prostu, wiesz, nawet idąc po ulicy pijana, czy to jest, no jakbyś coś bliżej mogła powiedzieć na ten temat, jak to jest nawet kobieta. Kupując kolejną flaszkę, bo to przecież się pojawia człowiek w tym samym sklepie i ta sama kobieta cały czas przychodzi po kolejną butelkę. Dokładnie. Są jeszcze te stereotypy nie, u niektórych, że facet, no dobra, no z kumplami wypił w pracy, ma prawo. I to takie, ma prawo, bo on ciężko pracuje, ma prawo, bo może go kobieta wkurzyła, ma prawo, bo dzieci krzyczały w domu. Ma prawo, po prostu, no, ma depresję biedny, tak? Przepraszam, jeżeli kogoś urażę, ale taka jest prawda. A kobieta nie ma prawa, nie ma prawa. Kobieta ma stać na straży porządku, ogniska domowego, ma być zawsze wyprostowana, że tak powiem trzeźwa, zdrowa, dbać o dzieci, dbać o męża, obiad na czas, jeszcze pracować, jeszcze być zadbana, wymalowana i uczesana. Sorry, u nas, ja tak jeszcze w swoim otoczeniu mam, że to jest po prostu, no kobieta to jest naprawdę już wstyd totalny, to jest degeneracja, bo jeszcze facet to jeszcze, nie? I to mnie właśnie wkurza czasami, bo na kobietę się patrzy właśnie pod tym względem tak, no już stoczyła się. Czy w związku właśnie z takim napiętnowaniem kobiet, kobietom jest trudniej iść prosić o pomoc, szukać tej pomocy, bo jest właśnie ten wstyd? Wydaje mi się, że tak. Trudniej się przyznać, trudniej poprosić o pomoc. Z góry zakładałam, że po prostu będę taka napiętnowana bardziej niż na przykład mężczyzna, nie? A co się stało teraz, że nie chcesz już czerpać przyjemności z alkoholu?
przyjemności nie mam już jakiś czas, dlatego że to już było takie picie, żeby po prostu się zapić. Oczywiście na drugi dzień, czy tam po paru dniach ciągu trzeźwienia, ten lęk taki, jakieś tam drgawki i z pracy na przykład pogotowie potrafiło mnie zabrać z ciśnieniem stętnym po prostu tak wysokim, jakieś tam padaczki w szpitalu. Po prostu miałam już dosyć. Miałam już dosyć i to, że to też na przykład widział mój syn, który tam no, starał się mi pomóc, żal mi go było. Wiem, że powinno się to zrobić dla siebie i robię to dla siebie, ale też poniekąd i dla niego. No potrafię sobie, co jestem z siebie sama bardzo dumna, potrafię sobie na razie odmówić. Zobaczymy, jak to będzie z perspektywy czasu, ale na razie no jest okej, dlatego mówię, uderzyłam w książki nie tylko na temat alkoholizmu, ale różne. I tak mi to pomaga zająć głowę. Jeżeli coś mi po prostu przychodzą już brudne myśli, to albo biorę właśnie, maluję obraz, albo włączam sobie serial, albo czytam książkę, albo idę na spacer, cokolwiek, żeby tylko o tym nie myśleć, przechodzi. No na razie jest okej, na razie daję radę. Wiesz co, Monika, to jest fajne, co mówisz. Jak mi się wydaje, że właśnie robię to dla siebie, bo tak się mówi w chorobie alkoholowej, że trzeba to zrobić dla siebie. No ale to, co wcześniej mówiłaś o tych różnicach pomiędzy kobietą a mężczyzną, że facetowi wolno, ma prawo i tak dalej, no ale wy kobiety jesteście właśnie obciążone, czy macie ten przywilej macierzyństwa i wiesz, też się mówi o tym, że jak nie ma ojca, to jest półsierota, jak nie ma matki, to jest sierota, nie? I czyli jak ważna jest matka, no o tym to nie trzeba mówić, tak? Jak ważny jest ten, to macierzyństwo i ten aspekt, nieważne, czy się ma dwa latka, czy 20, czy 50, jeśli jest matka, to ona jest chyba najważniejszą osobą w życiu. Dlatego czy ten atut też u ciebie bierze właśnie jakąś taką przewagę, właśnie, że to jako matka mobilizuje cię do tej zmiany tego swojego życia, żeby już ten alkohol odstawić? Tak, tak, wydaje mi się, że tak. Że to jest takim pierwsze miejsce zajmuje to, że nie wiem, jakby było, gdyby nie mój syn. Naprawdę, czasami się zastanawiam, gdyby on na przykład, gdyby go nie było, gdyby on mi nie pomógł, czy ja bym po prostu dalej w to nie brnęła, czy właśnie ten wstyd, o którym dzisiaj mówimy, z jednej strony jest to wstyd, a z drugiej strony mnie to mobilizuje do tego, żeby właśnie nie sięgnąć po ten alkohol, żeby nie musieć później świecić oczami, tym bardziej, że ja z synem mam taki kontakt, że my bardzo dużo rozmawiamy, wieczorami rozmawiamy, rano, a kiedy ja byłam pijana, no to ja szłam o 20-21 spać, on wiedział już, że ja zapiłam, tak, a rano wstawałam i próbowałam taką dobrą minę do złej gry, ale widziałam tą jego zawiedzioną twarz. Mamo, znowu, tak? I ten wstyd mój po prostu był przeogromny, taki właśnie, tak jak kac moralny. A jeszcze jedną rzecz tego pytam, bo ty mówiłaś, że jesteś z rodziny alkoholików. Czy wstydziłaś się za swoich rodziców? Czy miałaś takie sytuacje, kiedy ten wstyd nabrzmiewał? Za mamę tak, za ojca nie, bo rodzice się rozwiedli, kiedy miałam 4 latka. Gdzieś tam w moim życiu ojciec bardzo mało, ale był. Natomiast mama tak, za mamę się wstydziłam, ponieważ na przykład mama potrafiła tam wyjść ze sklepu z ćwiartką i przed sklepem wypić. I koleżanki, koledzy mi o tym donosili, mówili. I tak, wstydziłam się za nią. Mhm. I czy dzisiaj z synem o tym rozmawiasz? Czy syn takie tak, podobne sytuacje przeżywa? Rozmawiam, bardzo dużo na ten temat rozmawiam właśnie z synem. Znaczy się, no ja nie mam, że tak powiem, nie zrobiłam nigdy czegoś takiego, że tam przed sklepem czy na dworzu, no nikt mnie nie widział, zawsze starałam się, że tak powiem, ukrywać, ale rozmawiam z nim bardzo dużo i to mi się wydaje, że rozmowa jest bardzo ważna w tym wszystkim, ale on nie ma tego problemu, on się nie wstydzi się, nie. On ma tą świadomość, że to jest choroba i no i trzeba się leczyć. I świetnie, że tyle młodych, świetnych ludzi jest wokół nas, które potrafią dostrzec problem swoich bliskich i o tych swoich bliskich walczyć. Ważne by było, żeby te bliskie właśnie osoby chciały właśnie zawalczyć o siebie, bo tu chodzi o to, żeby spojrzeć w lustro, tak jak mówiłam na samym początku i zacząć coś ze sobą robić, bo wcale, co powtarzało się w naszych podcastach w ostatnich tygodniach, wcale to nie jest tak, że jak ktoś już zapija, pije,
destrukcyjnie nawet, to tak musi się skończyć jego życie właśnie w takim upojonym stanie. A dziś temat wstydu w naszym spotkaniu dominuje. Możecie o swoim wstydzie w chorobie alkoholowej napisać, jeśli chcecie, w komentarzach. Możecie napisać także swoje historie, jeśli chcecie się nimi podzielić z innymi. One na pewno pójdą w świat i z taką nadzieją, że komuś otworzą oczy i pokażą, że warto właśnie zawalczyć. Po to się spotykamy w poniedziałki, żeby dać Wam taką nadzieję. Nadzieja potrafi naprawdę wiele zdziałać. Z nami dzisiaj także Mirek. Witamy Ciebie, Mirku, raz jeszcze. Witam, cześć. Witam wszystkich. Z tym wstydem u Ciebie było zupełnie inaczej, wydaje mi się, niż u naszej koleżanki. Dokładnie. Ja powiem tak, ja nigdy się nie wstydziłem. Nigdy się nie wstydziłem tego, że piłem. Nigdy się nie wstydziłem tego, co robiłem pod wpływem alkoholu. Podchodziłem do tego trochę inaczej. No właśnie, tłumacz. Opowiadaj, jak to było u Ciebie. Generalnie ludzie mówią, że wstyd to kraść. Oczywiście. Natomiast ja ten stan upojenia alkoholowego traktowałem jako takie wyróżnienie. Bo mogę, z racji tego, że pracuję tak, jak pracuję, prowadzę swoją własną działalność, czyli mogę, kiedy mi się podoba. I patrząc na przykład na niektóre osoby, które normalnie piją, które są zdrowe i które, żeby się napić, muszą mieć sobotę wolną, może jakiś dzień wolny, a ja mogłem robić to dokładnie codziennie. Dlatego ja tego wstydu nigdy nie odczuwałem. Uważałem, że i uważam nadal tak, pracowałem, zarabiałem pieniądze, byłem w porządku w stosunku co do swoich klientów i co do całej reszty. I tak podchodziłem czy właśnie... Ci klienci też chyba mieli podobne spojrzenie do Twojego, bo były i gratyfikacje w postaci tak, alkoholu. Tak, dokładnie. U mnie nie było problemu. Ja jeszcze nadmienię, że we wrześniu zacznie się 6. rok mojego niepicia. Jak podjąłem decyzję o tym, że kończę pić, powiem w ten sposób, środowisko, w którym ja się obracam, jestem mechanikiem samochodowym, gratyfikacje w postaci alkoholu są rzeczami normalnymi. Ten alkohol miałem donoszony, dowożony, kiedy chciałem, ile chciałem. Ludzie pracowali, ja mogłem sobie spożywać ten alkohol i nie miałem z tym najmniejszego problemu. U nas jest takie przeświadczenie, że dobrą robotę musi być pod wpływem, czy to będzie ktoś z ekipy budowlanej, czy to będzie hydraulik, czy to będzie mechanik, czy to będzie elektryk. Gdzieś ten alkohol zawsze funkcjonuje, to jest takie nasze coś, że powiedzmy robota zaczyna się od flaszki. Ja się tego nigdy nie wstydziłem. U mnie podstawą tej mojej choroby, dopiero później poznałem, że to jest choroba, że to wszystko wygląda, była bardzo taka przewlekła depresja od najmłodszych lat i dopiero kiedy lekarz mnie skonsultował i terapeuci, okazało się, że ja zamiast leczyć tą depresję w sposób farmakologiczny bądź przez jakąś psychoterapię, ja sobie znalazłem na to złoty lek. To był alkohol. Ja sobie tym alkoholem umilałem po prostu życie. Miałem doła, piłem. Było mi wesoło, no to też sobie piłem. Sukcesy w pracy opijałem. Mnóstwo różnych okazji i nie miałem tego poczucia wstydu, że to się tak dzieje. I powiem szczerze, teraz jako osoba trzeźwiejąca i walcząca o każdy dzień trzeźwości, jakby to powiedzieć, podchodzę w ten sposób, że to jest choroba. Ja się jej nie wstydzę. Dzisiaj, prawda, Mirku, bo to już jest ta świadomość. Tak. A wróćmy jeszcze do tych lat, które ty sobie właśnie w ten sposób zapijałeś. Ile ich było? Pierwsze większe przygody z alkoholem to gdzieś była szkoła podstawowa. To były jakieś tam ogniska, jakieś wyjścia. No i później już okres pełnoletności, 18 lat, dostęp do alkoholu praktycznie był normalny. Piło się na przerwach w szkole, piło się w weekendy, wychodziło się na dyskoteki. Piło się, powiedzmy, towarzysko wtedy, bo wszyscy pili, bo jest impreza, bo nie wypada. A już później takie naprawdę picie, takie codziennie albo w takich ciągach, to się zaczęło już jak się zaczęła ta moja praca zawodowa. Przyszło mnóstwo problemów, wszystko co jest związane z dzisiejszym życiem i to mi po prostu pomagało przezwyciężyć ten lęk, to wszystko co temu towarzyszyło. I to było picie,
codzienne, to było picie od rana. Ja na przykład nie miałem problemów z poruszaniem się samochodem, bo ktoś mnie zawsze woził, zawsze ktoś mnie podrzucił, zawsze ten. Także miałem wolną rękę, jeżeli chodzi o to picie. Mówisz, że się nie wstydziłeś tego, że piłeś, ale czy pod wpływem alkoholu zdarzało ci się popełnić jakieś takie czyny, za które się wstydziłeś z kolei, a teraz jakbyśmy to do tych 6 lat porównali, czy również ci się zdarzają, czy nie? Czy to w ogóle ten wstyd w twoim życiu nie towarzyszył w niczym? Wiesz co, nie towarzyszył mi i rzadko gdzieś się zdarza, że wstydzę się, bo się wygłupiłem. W tamtym czasie, kiedy piłem, to ja sobie to tłumaczyłem w ten sposób, że no jak pijany, no to nawywijał i dobra je. Nie ma się czego wstydzić. No bo ja jestem w takim stanie, że mogę zrobić wszystko. I nie miałem tego poczucia. Teraz czasami zdarzają się takie jakieś incydenty, że coś pójdzie nie tak, no jest mi tak trochę wstyd, trochę głupio. W ten sposób, tak to odczuwam. A w tym życiu pijanym zdarzały się głosy na przykład z zewnątrz typu o, Mirek to przesadza, za dużo sobie pozwala. Wiesz co, ja tych głosów nie słyszałem. One były, ja ich nie słyszałem, one dopiero później, jak już trzeźwiałem, dopiero gdzieś one do mnie docierały, bo nie wiem, ludzie czy bali się mi po prostu powiedzieć to prosto w oczy, czy gdzieś to było szeptane bokiem, ale nie słyszałem tego. Mówiłeś o tym, i to jest bardzo ważny wątek w twojej wypowiedzi, że alkohol był takim lekiem na depresję. Czy tak. Skutecznym ostatecznie? Na samym początku ten alkohol pomagał mi przetrwać, pomagał mi ruszyć te 4 litery rano z łóżka, bo wiadomo, jak depresja się objawia. Człowiekowi się nie chce żyć, człowiekowi nie chce się nic po prostu. Małe dziecko, żona, jakiś tam start w życiu, tu własna działalność rozpoczęta. Wiemy, jak to się wszystko, jak przedsiębiorców się traktuje w Polsce. To wszystko, co jest wkoło, mi się po prostu nie chciało, ale wiedziałem, że muszę. A żeby móc, ja musiałem po prostu wypić, żeby mi się chciało. Żebym rano wstał, szybkie śniadanie, sklep, 4-opak, szybkie 2 piwa i ja zaczynałem wchodzić na obroty. I później przez cały dzień tylko dopijanie, żeby się w tym stanie takim tak utrzymywać. No i czasami do końca dnia to był tak zwany zgon. Czyli to było takie już dobicie się, powrót do domu, powiedzmy jeszcze może w domu jakieś dopicie, spanie i znowu następny dzień to samo. I tak to trwało parę lat. Czy dzisiaj też tak myślisz, że to tak działało, że to było dobre, że to było skuteczne? Wiesz co, na tamten czas uważałem, że to było bardzo skuteczne, ale po wizycie i po terapii u nas w ośrodku, po wizycie u lekarza psychiatry zostało mi to wszystko wytłumaczone, dlaczego to tak funkcjonowało, dlaczego tak się działo. I na dzień dzisiejszy powiem tak, straciłem kawał czasu właśnie przez takie picie. Straciłem dużo, bo straciłem dzieciństwo moich dzieci, straciłem rodzinę, bo nie mam aktualnie żony, żona się wyprowadziła z dziećmi, jestem sam. Dużo straciłem przez to. Gdybym mógł cofnąć czas, całkiem inaczej. Zresztą sam lekarz mi powiedział, mówi, chłopie, gdybyś ty do mnie przyszedł 10 lat temu, podejrzewam, że nie byłoby problemu. Mówi, gdybyś naprawdę chciał się leczyć i to wziąć. Dobrze, że to usłyszałem teraz od ciebie, bo tak wynikało, wiesz, żebyśmy z tego podcastu takiego przesłania nie zrobili, że alkohol skuteczny na depresję, nie? Dlatego nie, tak cię zapytałem. Nie. Dobrze, że dzisiaj to wiesz i rzeczywiście musimy to definitywnie powiedzieć, alkohol jest lekarstwem na nic. Alkohol jest tylko trucizną, która może zatruć organizm. No. To jest po prostu droga jednokierunkowa i wiem o tym. Ja nie chcę tam wracać. Ja tam byłem, tam nie ma nic ciekawego, tam jest dno, tam jest szaro, tam jest ponuro, tam nie ma nic, co by mogło pchać mnie do przodu. I nie chcę tam wracać. I to jest takie przesłanie też dla innych osób. Nie warto, naprawdę nie warto. Szkoda życia, szkoda czasu. A tym bardziej, będąc na mojej terapii, poznałem ludzi, którzy... Ja nie miałem problemów finansowych, jakichś tam takich większych, ale poznałem ludzi, którzy byli naprawdę na takim dnie, i potrafili się z tego podnieść, także nie warto naprawdę korzystać z alkoholu.
A czy ty dzisiaj nie pijąc, to twoje środowisko i twoi klienci, współpracownicy wiedzą, że ty nie pijesz? Tak, i bardzo głośno o tym mówię. Bardzo głośno. Nadal dostajesz prezenty w postaci alkoholu, czy już nie? Wiesz co, czasami zdarza się, że ktoś coś przyniesie, odmówię grzecznie i poproszę o paczkę kawy. Zapytałem dlatego, że też wcześniej mówiliśmy o tym, że taki stereotyp jest w Polsce, że tam fachowcom i tak dalej, to wiesz, ja już jestem od dawna zaprzeczeniem czegoś takiego, bo kiedyś też takie prezenty dostawałem, a od wielu, wielu lat dostaję najrozmaitsze prezenty, ale bardziej w postaci jakichś, nie wiem, drobnych suwenirków, czy też słodyczy, czy jakichś tam pamiątek. Nikt mi już alkoholu nie przynosi, także... Właśnie to jest też ważne, że powinniśmy przełamywać te stereotypy i to mi się podoba, że powiedziałeś, że odmawiasz, że dziękujesz, bo wiesz, alkohol kusi zawsze, nie? Ja ci powiem jeszcze coś innego, alkohol kusi. Ja chodzę na imprezy, przebywam w towarzystwie osób pijących. Ten alkohol gdzieś jest w koło, ale ja wiem, że on nie jest dla mnie. Nie chcę korzystać z tego alkoholu. Moi znajomi wiedzą, że jestem alkoholikiem, szanują to. Nigdy nikt mi nie zaproponował, będąc na jakiejkolwiek imprezie alkoholu czy czegoś z tym związanych. Wręcz przeciwnie, idę na imprezę, mam wodę mineralną moją ulubioną, mam ulubiony sok i ludzie mnie szanują za to, że nie piję. Naprawdę. Okay, ja teraz jeszcze zapytam, Mirek, przewrotnie. Mówiłeś dzisiaj tutaj, że nie wstydziłeś się, jak piłeś, że nie wstydziłeś się tego. A czy dzisiaj się nie wstydzisz tego, że nie pijesz? Ja jestem dumny z tego, że nie piję. I jestem dumny, że potrafiłem i potrafię zawalczyć z alkoholem. Wiesz? Tak, fajnie. Dokładnie w ten sposób. I tu niektórzy mówią, że to jest wyzwalacz, bo jestem tam, gdzie to są te osoby pijące. Ja tak na te osoby patrzę z boku, I czasem widzę siebie i mówię, kurde, ale ja musiałem być wtedy śmieszny. Z tymi ludźmi nie można porozmawiać, oni bełkoczą, oni są tacy nieludzcy. A ja jestem normalny, a ja po prostu widzę, że nie ma z kimś rozmawiać, nie ma z kim rozmawiać, bo wszyscy są pijani. Dobranoc, wychodzę, wracam do domu. Według mnie to jest prawidłowa droga, dlatego ci tak przewrotnie zapytałem, bo ja znam trochę takich osób, które tam powiedzmy nie piją 2-3 lata, a kręcą cały czas, bo się wstydzą tego, że nie piją. I nie. Wiesz, to są jeszcze po prostu, jeszcze choroba nie ustąpiła, tylko jest abstynencja. I to co mówisz, jest jak najbardziej wybudowane. Bardzo głośno o tym mówię. Tak, jestem alkoholikiem, mam problem z alkoholem i będę miał go do końca życia. To jest taka choroba, którą będę się zmagał do końca życia. Ale dzięki terapii, dzięki wiedzy, jaką posiadam, wiem, jak sobie poradzić z tym wszystkim. I pomagam również ludziom, którzy mają ten problem. I właśnie chciałabym teraz przejść do tych wątków w naszej rozmowie, jeśli pozwolicie. I raz jeszcze to podkreślić i za pierwszą, i za drugą wypowiedzią w naszym dzisiejszym spotkaniu. Grzesiu też to podkreślał swoimi pytaniami, podchwytliwymi także. To nie jest wstyd zachorować. Monika mówiła o raku. Nie życzymy nikomu żadnej choroby, ale choroba alkoholowa często jest właśnie wyszydzana wśród społeczeństwa naszego, a my to podkreślamy, że to nie jest wstyd zachorować. Wstydem jest nic nie zrobić z tą chorobą, nie zawalczyć o siebie, zwłaszcza w tym świecie naszym dzisiejszym, kiedy coraz więcej i coraz głośniej, nawet dzięki takim osobom właśnie jak nasi goście w naszych podcastach, mówi się o różnych drogach wyjścia właśnie z tego problemu, bo jest to problem na całe życie, co też Mirek podkreślał w swojej wypowiedzi. Jak zmieniła się wasza świadomość, kiedy już uznaliście swoją chorobę i zaakceptowaliście to, że to sięganie po kieliszek, czy po kolejną puszkę z piwem, czy po otwarcie kolejnej butelki z winem, to nie jest nic naturalnego, nic normalnego, a właśnie chorobowe zachowanie. Czy się wasze życie zmieniło? Monika, ty jesteś dopiero na początku tej drogi, ale wiedzę masz z tego, co słychać. Jak to u ciebie z tą świadomością? Tak, w tej chwili już mam świadomość, że jest to choroba i że sobie bardzo szkodzę i pomóc mogę sobie tylko ja sama, w sensie takim, że po prostu nie będę pić. Kiedyś to było dla mnie, no po prostu zawsze mogę odstawić, po prostu mam ochotę sobie pić, piję, ale w tej chwili wiem, że nie mogę.
Wiem, że jest króciutko, że to jest 2 tygodnie i tam jakieś wcześniejsze przerwy, ale tak, ale moja świadomość bardzo wzrosła. Wiem, że to jest choroba i też zaczynam, nie tak jak Mirek, ale zaczynam o tym mówić. Potrafię w pracy powiedzieć, że nie piję. Też się spotykam z tym, że jeździłam na przykład do koleżanki na działkę i ona mówi, słuchaj, ale przyjedziesz? Ja mówię, dobra, ona mówi, napijemy się. Ja mówię, że ja nie piję. A nie, to nie przyjeżdżaj. I to jest takie trochę przykre, nie? Bo chciałoby się mieć wsparcie od wszystkich naokoło, a tak nie ma. Niestety, też po prostu, ale nie wstydzę się mówić, że jestem alkoholikiem, że nie piję, bo nie mogę. Świadomość jest duża i to ja się cieszę. Ja jestem po prostu, mimo że to jest tylko 2 tygodnie, ale ja jestem po prostu tak szczęśliwa. No. Daje ci to motywację, prawda, do dalszej pracy. Im więcej bardzo osób wie, tym też trudniej jest skręcić być może na te złe tory ponownie. Bardzo dużą motywację mi daje. Każdy dzień, tak jak się mówi, ten 24 godziny, kolejne 24 godziny, to jest taka motywacja, jest super. A im więcej osób wie, tym jest lepiej, dlatego że jedziemy gdzieś tam do rodziny czy coś. Rodzina wie, że ja nie piję i nie mogę, bo na początku było coś takiego, ale weź, ale wypij, ale weź no jednego. Ja mówię, nie mogę nawet jednego. Dopiero jak zrozumieli, aha, to już nie ma weź, wypij albo słynne ze mną się nie napijesz. Nie ma tego, po prostu piję wodę, piję sok, kawkę, herbatkę i koniec. Moniko, ja bym chciał ci powiedzieć też na bazie własnych doświadczeń, bo tak podkreślasz, że to dopiero dwa tygodnie. Chcę ci powiedzieć, że te 2 tygodnie to jest wielka moc i dlatego to, co na początku żeśmy mówili tutaj z Kingą, że ktoś, kto jest tak tą świeżą krwią, że tak powiem, oczywiście przenośni, to warto tych ludzi słuchać, bo to, co teraz przechodzisz, to jest najistotniejsze w tym, żeby przejść przez tą, to jest ta granica, którą przechodzisz na drugą stronę, czy ty tak czujesz, bo ja wiem na przykład, jak bardzo mi było ciężko rzucić palenie i ja kiedyś powiedziałem, że jakbym tak dobę nie palił, to już bym chyba nie palił, nie? Chociaż ludzie wracają po różnym okresie, nie? I w moim się życiu tak zdarzyło, to już jest ponad 20 lat, że udało mi się po prostu wieczorem nie zapalić papierosa, gdzie potrafiłem czasami około paczki spalić wieczorem przed telewizorem. I jak ja nie zapaliłem, rano sobie to uświadomiłem, że nie zapaliłem, to mówię, nie dam się już. No i robiłem różne rzeczy, ale nie dałem się i nie palę ponad 20 lat. Także ta jedna doba zadecydowała o tym, że zostawiłem to palenie, bo moja świadomość, że to już nie warto. I podobnie było z alkoholem też, może trochę w innej formie, ale te początki, ten pierwszy okres, kiedy postanawiasz żyć w abstynencji, czy trzeźwieć, w zależności jak to, bo to tak różnica jest taka, że w trzeźwieniu dokonujemy też pewnych zmian w życiu, tak? To chciałbym cię tutaj zapewnić i mam nadzieję, że tak to czujesz, że to jest najfajniejszy okres, jaki może być. Pierwszy rok to się fajnie przeżywa, bo słyszę to od wielu ludzi. Natomiast to do tego, co powiedziałeś, że namawiają, że tak różnie traktują. Tak. To mamy niestety w społeczeństwie różne. Kiedyś moja koleżanka jadąc do mnie na, podkreślę, że 25. rocznicę mojej abstynencji, do drugiej koleżanki się pochwaliła, że jedzie na imprezę. Ona mówi, na jaką? No na 25. rocznicę abstynencji, kolegi. A ta druga siedzi i mówi, wiesz co, 25 lat zmarnowanego życia. No i wiesz, i tak ludzie do tego podchodzą, nie? Że natomiast ja wiem, że to jest nieporównywalne i pewnie i wy wiecie, co to znaczy, tak jak tutaj już, czy ty przez te 2 tygodnie żyjąc w innej świadomości, bo to w głowie wszystko się układa, czy kolega, który już kilka lat też wspaniale tu opowiadał, jak to się odczuwa. Także dla pewnych ludzi rzeczy są niezrozumiałe, dlatego czasami nie warto w pewne środowiska chodzić. Czy to też masz w swojej właśnie świadomości, żeby do takiej rodziny, która dużo za dużo, to niekoniecznie, zwłaszcza na początku, trzeba jechać, no a środowisko to chyba też wiesz, że niestety trzeba będzie zmienić.
Tak, mam tą świadomość. Mam tą świadomość i właśnie tak jak mówię, no, mam koleżanki, które tam spotykają się gdzieś właśnie po to, żeby gdzieś tam na weekend się napić. Wiem, że ja już po prostu nie będę w takich spotkaniach uczestniczyć, bo jest to pokusa, tak? Jest to pokusa dla mnie, zwłaszcza na początku. No teraz takim sprawdzianem będzie 19 czerwca, jadę na wesele i to na wesele takie wiejskie. No, tu nie powiem, żebym się nie bała, tak? Ale muszę walczyć, tak? Muszę walczyć. A musisz jechać, jak myślisz? I muszę i chcę. I muszę i chcę. Są to młodzi ludzie, którzy są dla mnie bardzo bliscy. No, chciałabym uczestniczyć w tym dniu, tak? Wiem, że najlepiej by było nie pojechać, ale nie wiem, czy właśnie też taki trening jest dla mnie dobry, taki trening silnej woli, o, silnej woli, tym bardziej, że też jedzie ze mną mój syn i wiem, że może to śmiesznie zabrzmi, ale w cudzysłowie oczywiście będę się go bała, nie? Będę się go bała, bo będę wiedziała, że on mnie pilnuje i patrzy i tak, i trzyma rękę na pulsie. Nie, to chyba moim zdaniem to nie te bodźce bierzesz pod uwagę, to musi być w tobie, bo wiesz, o silnej woli to mieliśmy jeden z podcastów, warto go posłuchać, wrócić do niego, natomiast tu jeśli wiesz, ja powiem o swoim doświadczeniu, że jak kiedy się rozstałem z alkoholem w pierwszym roku, odpuściłem wszystkie imprezy nawet bardzo bliskiej rodziny i nie pojechałem nawet na wesele mojej kuzynki, która była świadkiem u mnie na tym, co oczywiście nie było dobrze odebrane i zrozumiane, ale dziś po latach, kiedy to już minęło tak dużo, wszyscy rozumieją i wiedzą i mówią, no ciekawe jakby było, no, a ja już nie jestem ciekawy jakby było, bo ja po prostu takie decyzje podjąłem. Natomiast mam bardzo dużo przykładów w swoim życiu, że takie imprezy ludzi gubią. A więc to twoja decyzja musi być, jak się będziesz czuła, czy to jeszcze wiesz, bo to później może stać się tylko pewnym usprawiedliwieniem, że kurde namówili, czy tam niechcący, czy, a wiesz, siedzieć przy stole i ciągle wąchać co masz w szklance, bo nie wiesz, czy ci ktoś nie dolał, czy ci ktoś czegoś nie wlał, to też nie jest przyjemnością i to jeszcze takie imprezy nie są komfortowe na tym. Myślę, że warto no, mocno przemyśleć takie decyzje. Okay. Chciałbym jeszcze coś dodać, bo tak słyszę, koleżanka powiedziała, że syn ją będzie pilnował. To tak trochę nie brzmi. W cudzysłowie, tak? Po prostu takie, że no nie wiem, może źle to powiedziałam. Musisz sama siebie pilnować i musisz sama sobie powiedzieć, że ty to... Wiem, tak. No to jest ta świadomość. Nie ktoś, nie przerzucaj, wiesz, na kogoś. Ty mnie pilnuj, czy ja nie będę pił. On tam pojedzie, też się będzie chciał pobawić, a nie ciebie pilnować. No. O co chodzi? Wiem. Żeby nie być obciążeniem ze swoją chorobą, jasne. No i takich pokus w życiu, tutaj akurat się nadarza wesele, ale takich pokus z dnia codziennego pojawia się mnóstwo przecież. To ja bym chciała, żebyśmy tę część wypowiedzi twojej jeszcze zakończyli takim pytaniem. Powiedz mi, Monika, kogo ty dzisiaj widzisz, jak patrzysz w lustro? W tej chwili widzę osobę, która chce walczyć, która chce się wyleczyć, znaczy się wyleczyć się nie da, która chce walczyć o siebie. Jestem z siebie bardzo dumna, mimo tych krótkich 2 tygodni, tak? Co dla mnie jest długo, bo jak to, ktoś 15 to lat... To słowo chce jest najistotniejsze i to jest podstawa. Bo walczyć wcale nie, tu nie o walkę chodzi. To też zachęcam, by posłuchać naszych podcastów. Przez walkę niczego się nie osiągnie, to jest praca, jeszcze raz praca. Dokładnie. Cała droga, cały świat i całe życie przed tobą, trzymamy za ciebie kciuki oczywiście i w sytuacji kryzysowej jesteśmy też otwarci, by wspierać i my, i wiele osób jest wokół, które swoją pomoc chętnie zaoferują. Mirku, ty też pomagasz, właśnie dlatego, że jesteś świadomy choroby alkoholowej, swoich przejść, przeżyć, tego, co się zadziało. Powiedz mi, kim dzisiaj jest Mirek, alkoholik? Patrząc w lustro, widzę takiego prawdziwego siebie, takiego, jaki jestem, a nie taki, jak byłem. Człowieka. Widzę człowieka takiego 100% pełnowartościowego, który potrafi z siebie dać innym wszystko. Kiedyś tego nie potrafiłem, teraz potrafię. To właśnie widzę w sobie. I człowiek z bardzo dużym potencjałem. Jak ty dzisiaj widzisz wstyd w chorobie alkoholowej? Czy jest się czego wstydzić? Powiem tak, jest się czego wstydzić. Tych głupich zachowań takich, które się robi. Ciągłego powtarzania tych samych błędów i kolejnego otwierania kolejnej puszki, pomimo
już jakiejś tam świadomości, że przeginam trochę? No, z perspektywy czasu tak, dokładnie. Można się tego wstydzić, tylko tak jak ja mówiłem, no, mój wstyd trochę inaczej, moje pojęcie wstydu trochę inaczej wyglądało, tak jak wcześniej mówiłem. Jasne, ale pytam wiesz, z perspektywy też osoby, która gdzieś tam pracuje z innymi i pomaga i widzisz też wiele, obcujesz w różnych środowiskach i patrząc właśnie przez pryzmat tego na siebie dzisiaj, czy to jest wstyd, to co się wyrabiało ze swoim życiem? Tak, tak, żałuję wielu rzeczy i wstydzę się wielu rzeczy, które zrobiłem. Wiesz co, wstyd mi na przykład było, miałem taką rzecz, rozpoczęcie roku szkolnego mojej córki, pierwszy dzień szkoły, poszedłem na takim kacu, śmierdziało ode mnie niemiłosiernie, aż się ludzie odsuwali. Ja tego wtedy nie widziałem, ale teraz to widzę. Teraz to widzę, że wstyd po prostu było tak iść i tak reprezentować siebie i swoją córkę tam. No jest się czego wstydzić, nie ma co ukrywać, natomiast wiele osób właśnie tego typu sytuacje zapija i tutaj powinien chyba ukłonić się wstyd dopiero i powinna zapalić się ta czerwona lampka. Tak jak mówiłem, no, każdy podchodzi inaczej do tego, ja trochę inaczej też podchodzę do wstydu, no piłem, bo musiałem, tak, bo choroba. Na taką odpowiedź czekałam, że jest to choroba, bo choroby wstydzić się nie wolno, tylko zacząć coś z tym robić. Ty mówiłeś też pokrótce o swojej drodze, jaką przeszedłeś. Była i terapia, no i świadomość, i są osoby wokół ciebie, z którymi współpracujesz przy swojej chorobie także. Gdyby polecić innym, od czego zacząć? U mnie wyglądało to w ten sposób, że ja pewnego ranka wstałem po takim ciągu dość długim, i byłem już tak zmęczony piciem i fizycznie, i psychicznie, i bóle głowy, bóle brzucha, że powiedziałem dzisiaj ostatni raz. No i tak się stało. Po jakimś tam tygodniu była jeszcze jedna próba napicia się, aby zobaczyć, czy aby dobra decyzja, ale decyzja była podjęta prawidłowa i od tego czasu nie piję. Sam poszedłem, zgłosiłem się do ośrodka, bo chciałem się dowiedzieć, dlaczego ja tak się zachowywałem, a nie inaczej. Dlaczego rodzina była na ostatnim miejscu, tylko była praca i alkohol. I tam dopiero w ośrodku dowiedziałem się, co mi dolega, dlaczego tak jest. I tak mnie terapia wciągnęła, że półtorej roku chodziłem. 3 razy w tygodniu na spotkania, na wszelkiego rodzaju meetingi i tak dalej. Bardzo dużo się dowiedziałem o sobie. I osobom, które chcą zrobić porządek z alkoholem, polecam, naprawdę polecam pospotykać się, pochodzić i trochę spojrzeć do środka, do siebie. Można poznać siebie naprawdę. Ja poznałem tego prawdziwego Mirka, takiego, jakim teraz jestem. I to jest piękne. Właśnie w trzeźwieniu ten proces poznawania siebie. Monika też podejmuje dobre kroki, bo czyta, robi rozpoznanie w temacie. No i słucha się też swojego sumienia, patrzy na swoich bliskich. Nieważne jest tak naprawdę, jaką kto wybierze drogę. Ważne jest, żeby spróbować, czy się potknie. No to jest pytanie, na które odpowiedzi jednoznacznej nie ma. Jest wiele osób, które się potyka na swojej drodze. Czy to źle, czy to wstyd się potknąć? Oczywiście, że nie wstyd, bo jesteśmy tylko ludźmi i różne emocje, różne sytuacje, różne zachowania nami kierują. Wstydem byłoby nic z tym nie zrobić, to podkreślam, bo to jest dla mnie bardzo ważne i bardzo istotne, a też często słyszę o tym, rozmawiając z osobami, które albo rozpoczynają trzeźwienie, albo już w tym procesie trzeźwienia jakiś czas są. My do tego zachęcamy, żeby tę drogę rozpocząć w swoim życiu. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania zawsze prosimy o taki przekaz, dlaczego warto trzeźwieć i to samo robię i dziś, proszę Was, o 2-3 zdania na koniec naszego spotkania do wszystkich, którzy nas słuchają. Na bazie oczywiście swoich doświadczeń. Dlaczego warto trzeźwieć, Moniko? Na pewno ma to aspekty fizyczne, typu, że lepiej wstać rano bez kaca, bez bólu głowy, bez moralniaka, czuć się super. I tak jak ja na przykład też widzę, że dostrzegam takie rzeczy, tak jak idąc do pracy, widzę, że świeci słońce, czego wcześniej nie widziałam, bo oczywiście się źle czułam, tak? Źle czułam się. Jechałam do pracy, byle tylko usiąść, byle tylko wodę chwycić i wszystko, a teraz po prostu doceniam to, że jestem trzeźwa, że mam trzeźwy umysł, że mogę sobie pomyśleć, że mogę porozmawiać, pogadać, poczytać, pomalować, pooglądać. Czasami oglądałam po pijaku serial, na drugi dzień musiałam jeszcze raz go obejrzeć, bo nie wiedziałam, co oglądam, bo nie pamiętałam.
ale teraz jest super, naprawdę jestem tak szczęśliwa, mimo tego, że to jest krótki okres, jestem przeszczęśliwa, bo czuję się dobrze, mam czas na wszystko. Jak zobaczę, ile czasu straciłam pijąc alkohol, ile czasu straciłam na to trzeźwienie, spanie, złe samopoczucie, to jest mi po prostu samej siebie żal. Ale w tej chwili jestem szczęśliwa, mam czas na mnóstwo rzeczy i jestem bardzo zadowolona i warto, naprawdę warto przestać pić. Warto przestać pić, a najlepiej w ogóle nie sięgać po tą truciznę po prostu. No ale czasami się nie da, ale warto, warto nie pić. Pięknie, dziękujemy. No piękny fundament budujesz sobie. I raz jeszcze to podkreślę, że trzymamy za ciebie kciuki, bo przed tobą trudne decyzje i trudne wybory w życiu. No ale te kciuki nasze niech będą też taką motywacją i opieką dla ciebie, że są ludzie, którzy razem z tobą liczą na twoją trzeźwość i trzymają właśnie za nią te zaciśnięte piąstki. Wszystkiego dobrego ci życzymy, Moniko. Dziękuję bardzo. Mirku, a ty z czym kończysz nasze dzisiejsze spotkanie? Powiem tak, my rodzimy się wszyscy wolni, natomiast alkohol, jeżeli uzależniamy się od niego, on zaczyna rządzić naszym życiem. I my tego życia nie doświadczamy takiego, jakie ono powinno być. Ja nie pijąc tyle czasu, naprawdę czuję się teraz wolny. Wstaję rano, nie boli mnie głowa, budzę się z uśmiechem na twarzy. I moja motywacja i moja wartość urosła naprawdę nieziemsko. Mogę teraz robić wszystko, na co mam ochotę. Nic mnie nie ogranicza i nic nie rządzi, a zawsze rządziła butelka. Ona była pierwsza. Dziękuję bardzo, Mirku. Tutaj nasi goście dzisiaj sporo fajnych rzeczy poruszyli. Mówiliśmy głównie o wstydzie, a więc były takie dwie strony. Fajnie, że mieliśmy gości płci żeńskiej i męskiej, czyli też właśnie jest w tym chyba pewna różnica, to mogliśmy usłyszeć. No, ja myślę, że to ważne przesłanie w trakcie dzisiejszego nagrania, to ty powiedziałaś, że jest to choroba, a choroby wstydzić się nie należy, a bardziej trzeba coś z nią zrobić. I to jest chyba takie podsumowanie wszystkiego, bo podczas całego podcastu usłyszeliśmy kolejny raz o różnych objawach tej choroby. No i też na bazie tego, czego się wstydzimy, a czego się nie wstydzimy, jaka jest świadomość i tak dalej. Natomiast kiedy dochodzimy do końcowego uświadomienia sobie choroby, no to tutaj już wstyd zostawmy, a bierzmy się za siebie i to jest chyba najistotniejsze przesłanie dzisiejszego podcastu. Dziękuję Wam bardzo za możliwość współpracy z Wami w dzisiejszym podcaście. Dziękujemy właśnie bardzo serdecznie. Dzięki, Monika. Dzięki, do widzenia. Dziękujemy, Mirku. Dzięki również. I dziękujemy tym wszystkim, którzy znaleźli czas, żeby posłuchać wypowiedzi naszych gości. Warto też do nich sięgnąć raz jeszcze, posłuchać, bo za każdym razem, kiedy odpala się nasz podcast, można usłyszeć zupełnie co innego. Bo mamy inny humor, bo mamy inne okoliczności dnia, które albo nas przytłoczyły, albo gdzieś wyniosły w górę, że co innego było nam potrzebne do zabrania ze sobą z takiego podcastu. Raz jeszcze przypominam też, że możecie komentować nasze spotkania, komentować oczywiście opowiadając o sobie, czy dzieląc się swoimi doświadczeniami, tak by do nich mogli dotrzeć też inni zainteresowani właśnie tą tematyką choroby alkoholowej. Jak słychać, tutaj wątków do rozmowy nie brakuje, bo one się przeplatają u nas w naszych spotkaniach, ale za każdym razem staramy się wywoływać inny temat do rozmowy, tak by pokazywać właśnie różnorodność, skomplikowanie alkoholizmu, który tak bardzo szerzy się wśród nas, a my robimy to razem z Wami i dzięki Wam, starając się oczywiście skracać dystans do tej choroby alkoholowej, no i otwierać oczy, bo to jest chyba najważniejsze, żeby uświadamiać. Świadomość robi naprawdę bardzo dużo i z tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, mówiąc jak co tydzień, do usłyszenia.